No siemanko widzowie, no i co? Jesteśmy znowu na naszej ulicy, no i cóż, znowu ktoś podpalił coś. Słuchajcie, no cyrk niesamowity. Spróbujemy pójść tam do nich. Spróbujmy. Ciekawe czy wpuszczą. To jest głupota te podpalanie moim zdaniem, powiem wam szczerze. Totalna głupota. Sami sobie psujecie tylko miejsce. Szczerze mówiąc. Zobaczymy, czy się uda tam podejść, nie? Bo zaraz powiedzą, że to ja podpaliłem. Nie. Mam świadka, że to nie byłem ja. No ale to jest głupota. Dziecinada. Totalna dziecinada. Szczerze mówiąc, to jest to totalna dziecinada. No ale tak to jest. Może tam aż daleko, to nie będę szedł. No, w każdym razie mówią, no, tu już chyba trzeci czy czwarty pożar z kolei. Bezsensowne, totalnie bezsensowne. Takie dobre miejsce sobie, kurde, samemu sobie psuć, to jest, no trzeba, no, brak słów dla mnie, moim zdaniem, brak słów. No i trzymajcie się, będzie na pewno film z Mariuszem, będzie także dzisiaj poranny ten, jak to się nazywa, nie poranny, poranny vlog z Mariuszem będzie na pewno i będzie jeszcze oprócz tego live o godzinie 13, 14, tak jak zawsze, jak zaczynam. Także, no widzicie jak to wygląda, no to bez sensu jest, kurde, takie fajne miejsce, gdzie mogą wszyscy, idziemy do Mariusza. Siema Mariusz. Siemanko, siemaneczko. Jak zdróweczko? O, patrzę, jest już, tak? Ale patrz. Zobaczcie, widzowie, jaki jestem magiczny człowiek. Miałem tylko 3 butelki. No i? Ale 2 browary mam. No i brawo. Brawo ty. To jest dla ciebie. O, dziękuję ci bardzo, chociaż nie powinienem za dużo, ale tam trochę mogę. A jeden jest dla mnie. Dobrze. No, 100 podpalają, słuchajcie. No mówię, no właśnie. Kobieta tu ze sklepu mówi już trzeci raz. Bez sensu, nie? Może się wypowiesz na ten temat. Marnują tylko miejsce. Dokładnie, sami sobie źle robią. Otóż to. No widać teraz, może będzie widać trochę dymu. Co na ten temat powiesz w ogóle? Jak się do tego odniesiesz? Ojciec za mało paskiem po dupie lał. No. No dobra, a teraz wróćmy na inne tematy. Drodzy widzowie, słuchajcie, nie spodziewałem się, że Ruski tak ładnie umieją w piłkę grać. 5-0 wygrać? No ludzie. No jestem normalnie w szoku. No grali u siebie. Na Łużnikach. Ruski, żeby Zarabio wygrać. Ale ropy cóż, nie dali dla Ruski. Ale cóż, cuda się zdarzają widocznie. No, a jak to sądzisz, jak będzie mecz Polska-Senegal? No oczywiście myślę, że Polska wygra. No jesteś kibicem jednak piłki tak. Nożnej. Jestem zdecydowanie za Polską. Chociaż Senegal jest mocny, ale myślę, że Polska rozkmini to i szybko ich zakończy sprawę. W ogóle przepraszamy, widzę, że tak się kamera trzęsie, bo my idziemy w trakcie drogi jesteśmy, dlatego ciężko to utrzymać. Nie mam stabilizacji kamery, także przepraszam od razu. Także nie bierzcie tego do głowy. Po prostu idziemy. Może coś opowiesz? No to jak widzicie, to jest koniec Meksyku, może to też nie powiedzieć. Tu widzicie, tu są tory, tu jest stacja, stąd pociągi Ełk, Monci, Olsztyn, te sprawy leci. Patrz, grubo to się pali tam coś. No, a tu jak widzicie, zobaczcie, jaki dym jest, co narobili. I zawsze tam z tyłu na końcu. Zawsze to widzowie to robią, właśnie zawsze. A wczoraj ich prosiłem. Przyjdźcie sobie, wypijcie tam spokojnie piwko przed rodzicami i nie podpalać, nie dociera. No brak słów, normalnie ręce mi opadają. No tracę tylko miejscówę. Otóż to. No to jeszcze mam, widzowie, suszy mnie strasznie. No, ale jest jak jest, no widzicie, taka jest sytuacja dla was. Jakieś 5-10 minut jeszcze filmik jakiś wam nakręcę, pozdrawiam was, trzymajcie się. Zdrowo. Czego potrzebujesz? No jak już, jak byście byli tacy, no to ubrania jakieś, przede wszystkim na zimę,
Już trzeba się szykować powoli na zimę. No buty. No i lokum. Gdzieś jakiś kawałek kąta, żeby mieć gdzie spać, no. Wiecie, to... No i dobrze, spróbujemy sobie pomóc. No, dzięki wam serdecznie. Cześć. Siemano.